Siemaneczko Państwu, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Po leciutkiej przerwie wracamy do footies. Mamy footies, szanowni Państwo, takie karty są właśnie do trafienia w paczkach, a zaczynamy od ulepszenia ikony Golazo, chyba? GOTG oraz footies, więc mamy szansę trafić właśnie, moi drodzy, kartę footies. Jest to paczka, niestety, a nie jest to pik, więc raczej są małe szanse na to, że będzie to ikona footies. Ale kto wie, może akurat zaczniemy od ikony footies, więc moi drodzy, zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał. Pewnie będzie ikona Golazo, to jest bardziej niż prawdopodobne, no ale zobaczmy. To jest karta Rykard, kurde, coś mi nie pasowało, tak przez chwilę miałem w głowie Hulita, no ale niestety Rykard to nie jest zawodnik, który mi się przyda do składu. Jest to fajna karta, bo 9-4, no ale no nie jest to zawodnik, to jest duplikat, tym bardziej. Jest to ikona warta ledwo 50 tysięcy monet, oczywiście przepalimy go przy najbliższej możliwej okazji. Zobaczmy, co wyszło w SBC, ponieważ mamy godzinę 19, więc moi drodzy, zrobimy sobie oczywiście logowanie footies, bo jak dzisiaj się zrobi wszystkie logowania, to będzie już można odebrać nagrody za logowanie. Więc szanowni Państwo, przepalamy. A to jeszcze raz mogę zrobić tę ikonę. To zrobimy sobie jeszcze raz w takim razie. Teraz muszę sobie przypomnieć, co było, czego nie było. Paczka pierwszej serii powrotu Woody z 5x85. To będzie można, moi drodzy, chyba zrobić również dzisiaj. Nie wiem, jak u mnie z foderami. Zobaczymy, jak to wygląda. Loftus Cheek, moi drodzy, wyszedł. 4 playstyle, 2 składziki. Zobaczmy, jakie gwiazdki. 4 na 5, ok. Wszystko 90+, oczywiście. Haczyk, przerzuty, rakieta oraz większa siła. No taki... 8-5 skład oraz 8-6 bez toców, więc myślę, że całkiem solidne SBC, jeśli ktoś ma fodery i nie wie, co z nimi zrobić, więc uważam, że to jest small W, tak zwane. Możemy sobie też odebrać pana Mertensa za poziom 7. Możecie mi dać znać w komentarzu, który macie aktualnie poziom, bo ja pewnie jestem trochę w tyle, ale mam nadzieję, że uda się ten ostatni, znaczy nie wiem, czy wbije ostatni poziom, bo to trzeba dosyć sporo przynerdzić, jeśli chodzi o ten sezon, no ale zobaczymy, może akurat znajdę troszkę czasu i się uda tego Halanda odblokować. Mamy pana Mertensa, więc również całkiem świetna karta, oczywiście będzie głównie pod zadania. A jeśli chodzi, moi drodzy, o logowanie, tak jak widzicie sami, 5 logowań zrobionych, także mamy do odebrania, moi drodzy, paczkę 10x84+, więc myślę, że jakaś karta footies powinna siąść i przy okazji będzie też sporo foderów, a ja aktualnie potrzebuję fodery, bo no, jeśli chodzi o Foot Champions, nie będę ukrywał, nie grałem nic, no a mam w planach grać z tym Foot Champions z tymi Francuzami, więc zobaczymy, jak to wypali. 5x83, myślę, że jakaś karta specjalna powinna siąść. Złota karta, wow, mamy footies i trafią za tą kartę. Delicht pewnie, dokładnie ma tas Delicht oraz podwójny walkout, więc może jakiś, nie wiem, wysoki rating, bo potrzebuje DSBC, po prostu potrzebuje wysoki ratingu Bernardo Silva chyba, co? To będzie Odegaard, klasyka tak zwana. I moi drodzy, 10x84+, więc pewnie z tej paczki właśnie będziemy mieli karty pod kolejne SBC, więc zobaczmy, może jakaś ikona, może jakaś karta footies, mamy, nie wiem, Szkocja, o, to będzie karta footies. Robertson raczej nie jest kartą footies, bo to będzie pan Robertson w wersji Trailblazers, a kto będzie kartą footies, bo mamy różowe barwy, więc to będzie zawodnik Ramirez, 96, okej, bardzo przyjemna karta, haczyk, ślizgi, powershoty, świetna karta, karta hero, footies trafiona, oprócz niego jest też Bull, Balde, oczywiście Martinez. A Ramirez kosztuje, szanowni państwo, solidnie 400 tysięcy monet, więc, ale jest to całkiem przyjemna karta. Myślę, że tak zwane W, można powiedzieć. Raczej nie będę go używał, bo mamy lepszych zawodników. Ogólnie potrzebowałbym jakichś fajnych kart z Francji do składu Francji, niestety tutaj się nikt nie załapie, no ale adios. Przyjemny foder wleciał przynajmniej. Otwórzmy sobie nanopaczkę, moi drodzy, szanowni państwo, za 35 tysięcy monet może coś nieprawdopodobnego siądzie, jakaś karta footies albo jakiś to jest chyba znowu footies, szanowni państwo. Szwecja SPO. To nie będzie chyba niestety footies, to będzie Forsberg, tak jest. To będzie karta chyba urodzinowa, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, no jest to jakiś foder, tak czy inaczej. No trochę liczyłem na footies, bo różowe barwy, no ale no dobra. No to, moi drodzy, ostatni składzik również jest gotowy, także zobaczmy, czy będzie znowu karta GOTG, czy może footies. Bo oczywiście chcemy zobaczyć różowe barwy i to będzie chyba będzie Drogba Golazo. Niestety, jeszcze nie znam dane trafić ikony footies. Jest to pan Drogba, który przez dosyć spory czas siał spustoszenie na boiskach, bo był bardzo OP, nie wiem, czy jeszcze jest OP. Drogba był naprawdę dosyć solidnym zawodnikiem. Jest to oczywiście drugi duplikat z rzędu, także klasyka, możemy zrobić kolejny SBC dzięki temu. To, moi drodzy państwo, miejmy nadzieję, że tym razem będzie trochę mniej duplikatów, bo ostatnio co otwieramy paczkę, to jest duplikat, więc mam nadzieję, że tutaj będzie tego troszkę mniej. Paczka pierwszej serii powrotu footies 5x85+, więc po tej paczce sobie odpalimy meczyk. Mam nadzieję, że trafimy jakąś karty z Francji, bo mówię, no gram to w Champions z Francuzami, więc myślę, że ktoś tutaj mi się na fajny przydał, więc zobaczmy, kto to będzie. Co to będzie? Jaka to będzie barwa? Jest coś niebieskiego, hiszpańskiego, to jest karta Team of the Season, mam nadzieję, że tak. Jordi Alba w wersji tej urodzinowej, ale to jest chyba Toc, więc jeśli to jest Toc, to jest świetna informacja, bo Toców potrzebujemy do SBC, a zamiast Alby przyjdzie, to jest Merino, jeśli dobrze widzę, o matko, ale dobra, mówię, to jest duży plus, bo Toców potrzebujemy dużo
pod SBC. No niestety są 4 Hiszpanów, nie ma żadnego Francuza. Przed tym pierwszym meczem sobie jeszcze otworzyłem paczkę 8-4 razy 10, z racji, że oczywiście trafiliśmy tego Totsa Merino, więc możemy otworzyć potężną paczkę 8-4 razy 10, przy okazji troszkę uzupełnić fodery. No i też liczyć po cicho, że będzie znowu jakiś Tots, nie wiem czy może aktualnie trafić jeszcze Totsy, no ale zobaczmy, mam nadzieję, że tak. Liczę na Footies. Chyba to jest Footies, jeśli się nie mylę, ale może być znowu Forsberg, który oczywiście jest kartą rodzinową, więc oczywiście jest to znowu Forsberg. A razem z Forsbergiem, nie wiem, to będzie chyba podwójny walkout urodzinowy, jeśli się nie mylę, więc chyba nie będzie tutaj żadnych rewelacji. Bo to będzie, moi drodzy, to jest Garnacho. Garnacho w wersji Future Stars, którego już również miałem w klubie, więc bez rewelacji. A może jakiś tocik jeszcze tu się znajdzie? No niestety nie. Moi drodzy państwo, pora zagrać pierwsze spotkanie w Champions z składem Francuzów. No niestety żadnego Francuza, jeśli dobrze pamiętam, nie trafiliśmy, więc może być lekki problem. I moi drodzy, skład się prezentuje następująco. Niestety problem jest taki, że moja prawa obrona naprawdę mocno kuleje. Dobra, wezmę tego Klausa i po skończonym w Champions przepalę go w SBC. To jest świetny pomysł. Tak to będzie wyglądało, szanowni państwo. Sami Francuzi, pan Olivier Giroud, myślę, że będzie nam starczył na chyba wszystkie spotkania. Tak, atakujemy. Mam nadzieję, że się uda te 12 spotkań wygrać, no aby nie było z dużego spoceństwa. No, próbujemy. Modric, Miacham, Ronaldo, Tots, Henry, 9-3, mocna ekipa. No, obawiam się, że może być problem w tym poczepie z tymi Francuzami, bo jak tak sobie patrzę, jakie ludzie mają składy, no to nie będę ukrywał, no nie ma rewelacji, nie? Więc jak będzie jakiś fajny Francuz w SBC, to pewnie go zrobię, bo jest trochę lipa w tym składzie. No, ale kto wie. No, 12 spotkań to nie jest aż tak dużo. Kłopoty w pole karne, Ronaldo, wrzutka. Dobrze, Hernandez, niezewoluowany. Dobra, Zizu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio nim grałem, naprawdę minęło sporo czasu. Zobaczymy, kto będzie takim największym bohaterem tego całego Champions z Francuzów. Ja falowałem? Po co odgwizdujesz? Mam piłkę, gościu. Jest Olise, jest Saint-Maximin, tu jeszcze jest pan Klaus. Podamy sobie pięknie, wchodzi Saint-Maximin. Ale jest też Theo Hernandez. Taki Theo Hernandez by się przydał w tym składzie, nie będę ukrywał. Okej, okay, Olise. Może są Maximę z fałszyka, no to miał ten playstyle do fałszyków, nie wiem czy to by pomogło. Nie, kłopoty, broni Mike Mignon. Pierwsza interwencja. Okej, okay, pyk, świetnie są Maximę, czy on to sam wykończy? Są Maximę! Chciałem na zielono. Jest Zinedine, no Zinedine na skrzydle to nie jest dobry pomysł, ale spróbujmy. 5 sztuczek, Zinedine, on ma przecież 5 na 5. Niepotrzebny ten klik, niepotrzebny był, wiem o tym. Olise! Kurczę, fajny strzał na zielono. Jest i podanie, jest Olise. Jest Giroud. Uderzenie. Aha. Warto wspomnieć, że Giroud jest lewonożny, ale to jest absolutny szczegół. Miacham. Thierry, oj, to będzie chyba niestety. Broni Mike Mignon. Pięknie. Okej, ładna akcja. I nam jeszcze tam pomaga Klaus. Dobra, może teraz. So Maximiał, to było głupie. No, chciałem znowu zgrinować ten strzał, ale źle się zabrał z tą piłką. Zizu. Tam widzę, że mogę wrzucić i chyba to zrobię. So Maximę z główki, broń Donnarumma. Okej, Giroud nie spalił. Giroud. Statystyki, 9 do 2 w strzałach. O matko boska. No, ja nie mam co wprowadzić z tej ławki, no jak muszę mieć samych Francuzów. Albo z... Kurwa. Nie zmieniłem wytycznych. No nie, no zaraz sobie strzelę w... Nie powiem co, no. So Maximę. Masz tyle miejsca, chłopie. Goni ci Desai, ale... Cyk, lewa noga. Fofana, uderz. Broń, nie mogę strzelić. Giroud, to musi być gol. Ja pie... Ja widziałem, że on się rusza, nie? Ja to widziałem, jak on się rusza. Ale już tak zaufałem temu Giroud, że jak on by tego nie strzelił, to bym go chyba naprawdę zmienił, bo to już by była przesada. Tak jest. Olivier. Olise. Krótki słupek, bo ty się ruszasz i mamy 2-0. Dobra, to już mamy ten mecz zaklepany, ale tu się działy takie magiczne rzeczy, że jestem w absolutnym szoku, że ja to wygrywam. I moi drodzy, zwycięstwo 2-0 składem Francuzów, więc pierwszy win mamy odhaczony, jeszcze tylko 11. Oczywiście muszę zmienić wytyczne, bo to co się działo to był absolutny dramat. W statystykach, no... Lekka dominacja. Dobra, moi drodzy, liczymy na jakiegoś fajnego Francuza. Oczywiście z tej paczki 8-4 razy 10. Niestety już zszedłem poniżej 1 000 000 monet, więc jeśli ktoś się zastanawia, ile mam monet na koncie, to mam właśnie tyle. Wiem, miałem 15 baniek, nie wracajmy do tego. 10 razy 8-4 plus, zobaczmy co będzie ciekawego. To będzie coś zielonego. To będzie Fati chyba? Fati, Ansu Fati w wersji Thunder. A oprócz niego jakaś karta Winter Wildcards. No więc nie wiem, jakiś Francuz Winter Wildcards czy coś. To będzie Mukiele, okej.
hej, chciałem Francuza i mam. Czysto teoretycznie możemy teraz przypalić Klausa i mieć po prostu kolejną paczkę, więc chyba po prostu tak zrobimy. Paczka już się otwiera. Chyba to jest znowu karta urodzinowa Brazylia. Chociaż to jest karta Futis, Marquinhos, okej. Okay. Marquinhos razem z Marquinhosem, oczywiście, że to będzie karta urodzinowa. Na Modric, Futre, Solot, Vinicius, Adena, aż i będzie dosyć solidne granie na główki niestety. Teoretycznie też mógłbym grać na główki, bo mam Giru, ale jakoś ja tych główek, kurczę, nie potrafię. I cyk, okej, okay. Są Maksymę, Jezus, jak to było bliskie, żebym to zepsuł, ja chciałem uderzyć fałszem. On to sobie przyłożył na lewą nogę, ale okej, okay. Jest 1-1, świetna akcja Są Maksymę, trochę tam się obrońca wylał, ale tam Są Maksymę, doświadczenie, szanowni państwo. O, znowu Mukiele. Oj, to będzie wrzutka chyba. Mukiele, dośrodkowanie. Zinedine Zidane! Jak się tutaj pięknie złożył tej główki. Mamy 2-1 i asysta Mukiele. Dobra, jest i znowu Mukiele. On tutaj będzie znowu na pewno próbował wrzucić. Dawaj, 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 dawaj do końca Mukiele. Dośrodkowanie, tam był faul. Nie, nie ma. Tak się nie robi. Cyk. Są Maksymę, lewa noga. 3-1, szanowni państwo, mamy rage quit, co znaczy, że będzie to bilans 2-0 składem Francuzów, więc jestem naprawdę mega zadowolony z naszych chłopaków. Nie obiecuję, czy dzisiaj będzie stream, bo nie będę ukrywał, mam dosyć sporo ostatnio na głowie, więc nie chcę wam obiecywać. To moi drodzy, na sam koniec pick 1 z 3, 85 plus, myślałem, że będzie troszkę więcej, zatrzymamy lipiec, no ale niestety jeszcze nie możemy tak szaleć, więc na sam koniec zobaczmy, czy było warto, czy będzie jakaś karta foodies na sam koniec, będzie fekir, będzie pop. No wezmę pop, większy rating oczywiście, no nie ma co tym fekirem tutaj wydziwiać. Chociaż ten fekir to... Nie, no nie potrzebuję jego rozkładu Francuzów, nieważne. Dziękuję moi drodzy bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się jutro. No, raczej powinien być odcinek z nagród, więc moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie. Miłego dzionka państwu życzę, trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.